Ja myślę, że ono ma swoich wielbicieli i fani sportowej odzieży. Z pewnością chętnie wybiorą się na ten film. Widzieliście dwie strony, są szybkie schody, są pojedynki kiboli z maczetami. Piękne kobiety, no, dużo szczęścia, dużo dobra. No, dialogi, tylko że one są niecenzuralne, więc nie będę cytował, ale polecam zobaczyć zwiastun. Trochę dresiarskie kino. Pitbull, nowe porządki, tak twierdził Łukasz Muszyński, krytyk filmowy. Jaka ocena od ciebie takiego filmu? No tak jak wspomniałem, nie widziałem filmu, ponieważ nie było pokazu prasowego. Ale zarysowałem wam sytuację. Kto lubi Patryka Wegę, to wiesz, że chyba może wybrać się do kina bez obawy, że nie dostanie to tego, czego oczekiwał. Pitbull, nowe porządki od dzisiaj na ekranach naszych kin. Na co nam te lśniące zbroje? Stań na wznak, przestań od tu mczać. Już czas przegryźć niepokoju zwoje. Wejdź pod kołdrę, ściągnij spodnie. Tak, tak, szczyt wziął wolne 2 tygodnie. Suche mam tam, gdzie masz mokre. Obejmij mnie, nic nie mów, cudnie. Rosnę, mokniesz, wydech, oddech. To cud, gdzie masz klęsłe, mam wypukłe. Ty i ja, my masz, mamy tak. W angielskim nazwa tej części ciała jest bardzo opisowa. Armhole, czyli dziura pod ręką, albo ewentualnie nazwa taka typowo anatomiczna, pochodząca z łaciny, więc wyraz pacha i jego brzmienie bardzo mu się podobało. Cudzoziemca. Zwłaszcza w połączeniu z... bardzo łatwym wytrychem do działania władzy. Znaczy, problem migracji to jest problem, z którym będziemy się mierzyć. Teraz mierzymy się po raz pierwszy w takim dużym stopniu. Natomiast ten problem będzie się powtarzał, będzie się przewijał i to biorąc pod uwagę to, że to są procesy stałe. Dlatego państwo polskie powinno być przygotowane na problem migracji i załatwienie pewnym nastrojem społecznym, odżegnanie się od odpowiedzialności za budowę silnego państwa, które jest w stanie poradzić sobie z problemem migracji czy problemem uchodźczym, no jest kompletnie absurdalnym pomysłem. I na koniec jeszcze pytanie stricte polityczne. No to możemy się spodziewać banki NATO. Zastanawiam się, jak mogłyby wyglądać konsultacje na temat ten właśnie, czyli wzmocnienie wschodniej flanki NATO, biorąc pod uwagę, że każda wzmianka o ewentualnym rozszerzeniu NATO budzi nerwowe ruchy ze strony Rosji, powoduje nerwowe ruchy ze strony Rosji. Będzie ta konsultacja wyglądała w sposób prosty. Każda idea, każda propozycja, każde posunięcie ze strony NATO będzie spotykało się z... А мы завершаем наш эфир. Спасибо, что были с нами и слушали нас. Дорогие радиослушатели, призываю вас поздравить своих бабушек с их днем. Не важно, что сегодня отмечается этот праздник в Польше. Им будет приятно.